Podejrzanie dużo ludzi w niebieskich kaftanach. Chciałem zapytać. Tak? Czym mogę służyć? Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Ale teraz nie sezon na pstrągi. Kup lepiej wiaderko ostrych, zobaczysz, jak się żona ucieszy. Witaj. Słucham? Słyszałem, że można gdzieś tu tanio kupić świeże pstrągi. Pstrągi? Nie dotykaj pstrąga. Poczyna urąga. Rozumiesz? Opierdoli cię. Pijmy, bo się ściemnia. Panie, poradzaj pan miedziakiem. Kiedy ostatnio myślę, nie widzisz? Tak? Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe. Ale to nie z tobą miałem się spotkać, panie. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko w moim towarzystwie. Ostrożność nakazuje mi... W tej chwili ostrożność nakazuje ci się nie sprzeciwiać. Wierz mi. Chyba nie mam wyboru. Proszę za mną. Tędy, to niedaleko. Z taką gębą to ty na ulicy nie zarobisz. Co ci lega? Zatańczę. Pomóż mi! Dziękuję. Chodźmy. Nie zabijajcie. Też grzybice? Czego od ciebie chcieli? Nie wiem. Pierwszy raz ich na oczy widziałem. Może... Ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Miała pani przyjść sama. Gdyby nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris. Pracuje dla łowców czarownic. A tak. Pewnie ma pani rację. Ja po prostu nie spodziewałem się, bo pani Wedelbud... Mów, w czym rzecz? Chodzi o syna pani Wedelbud. Panicz Albert interesuje się alchemią. I dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Strażnikami bym się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Tak. Pani Wedelbud udało się przekupić straż. Ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba... Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowcom. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć i to jak najszybciej. Mogę to zorganizować. Czy młody Wedelbud da radę niepostrzeżenie wymknąć się z domu? Niestety to nie takie proste. Panicz ukrywa się obecnie w wiejskiej posiadłości Wedelbudów. Żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić, pani Ingrid chce urządzić wielki bal maskowy. A ja miałabym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Tak. Bez pani nam się nie uda. Pani Wedelbud obawia się, że wszyscy domownicy są pod obserwacją. To dobry pomysł. Huczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Tak, zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wedelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Tym razem ze względu na trudne wojenne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazeiru stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Chciałabym to wszystko zobaczyć. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy to znaczy, że pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Nie mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo. Pomyśl tylko, 85 deserów. Czy dalej masz 22 cale w talii? Uch, daj spokój. Jak dostaniemy się do rezydencji? Proszę o to zaproszenie. Strażnik przy bramie otrzyma szczegółowe instrukcje. Niech pani ubierze maskę lisa, dobrze? Powodzenia. Możemy tam iść od razu? Żartujesz, prawda? Przecież musimy się przygotować, przebrać. Przede wszystkim kup po drodze maski. Znasz sklep, który prowadzi Elihal? Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne na bal. Byłem tam kiedyś.
Elihal przyjaźni się z Jaskrem. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez dubletu. Dublet Geralt jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie. Ależ jestem... wilgotna. Gdzie? Znowu pada. Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Chętnie obejrzę twój towar. Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra. No, widzę, że wziąłeś sobie do serca moją prośbę. Czyli jednak nie mówiłaś poważnie? Zdążę się jeszcze przebrać. Nie ma mowy. Wyglądasz świetnie. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Dowiedziałaś się czegoś więcej o tym Albercie? Wśród czarodziejów prawie nikt o nim nie słyszał. Najwyraźniej to amator. To dlaczego straż i łowcy aż tak się nim zainteresowali? Bo jest łatwym łupem, oczywiście. I właśnie dlatego powinniśmy mu pomóc. Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda, że tak rzadko zdarzają się okazje, żeby zobaczyć cię w takim stroju. Zaraza, ten dublet ciśnie pod pachami. I chyba wszyli tam jakieś druty. Będę podziwiać twój hart ducha przez cały czas. To co? Idziemy? Witam, szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Proszę pokazać zaproszenie. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbud na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. Niech będzie. Życzę udanego wieczoru. O, jak tu pięknie. Strasznie dawno nie byłam za miastem. Ale jak on mógł z tą chudą Lafirendą? No nie, płacz już. Przecież to nie jedyny mężczyzna na świecie. Ale to był baranek! Janko, nie udawaj, że mi nie w ładną pogodę można z murów dojrzeć chorągwie Nilfgaardu. Ładnie to tak, starych przyjaciół nie poznawać, hm? To jakaś pomyłka. Nie znam pana. Nie wygłupię się, Wiwianka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał.
Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward jakiś tam z rynsztoka wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Taki chuj zgrzymiały. Pewnie im mniej może, tym więcej płaci, co? Sam się prosisz. Mieliśmy nie zwracać na siebie uwagi. Przecież nic się nie stało. Ej, coś, już mam dość. Łaźnie są w Srebrnym Mieście. Polecam wizytę. A ja jestem Krakenem! Ura! Moritz? Co ty tu robisz? Mała Marigold, no proszę. A myślałem, że to będzie eleganckie przyjęcie. Tak, ja też się za tobą stęskniłam. Ale darujmy sobie to teraz. Masz jak wydostać się z Nowigradu? Możesz dołączyć do nas. Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Są tam też twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Marigold. Tak jakbym dał się prowadzić kulawemu kaczątku. Żegnam. Nie spodobał mi się. Czemu koniecznie chciałaś z nim porozmawiać? To stary znajomy, nazywa się Moritz Diefenthal. Potem ci opowiem. Rozejrzyjmy się tu. Proszę nie słuchać tych demagogów. To wbrew naturze. Czy straż świątynna to wie, że tam wygląda? Straż. Ale samej to nudno. Greg, nie widziałeś Dergofa przed chwilą? O, przepraszam. Pomyliłem pana z moim przyjacielem. Ma podobną maskę. Nic nie szkodzi. Gdyby pierwszy się złamał? Rozsądnie. O, proszę, witam. O, tyś sławny Geralt z Rivii, prawda? Twoja sława się wyprzedza, Geralt. A co tutaj robi wiedzie? O, proszę, następny chętny. Prosimy. A co się z nim stało? Jacyś dobrzy ludzie odprowadzili go na bok, żeby nie zrobił sobie nic złego. To jak, gramy? Najpierw zmierzy się pan z grafem Wladimirem Kreti. Stać go na przegraną, więc będzie grać nieostrożnie. Stolica świata, a tu takich odwiesiów wpuszczają. Duszno, duszno. Pogonię go, jak pragnę zdrowia, znowu u tej dziewczyny. Przepraszam was na chwilę. Pani... Tak, to ja. Ta od Pstrągów. A tak, oczywiście. Proszę mi wybaczyć te środki ostrożności, ale może chodźmy porozmawiać gdzieś na uboczu. Dziękuję, że zgodziliście się nam pomóc. Mój pokojowiec uprzedził mnie, że przyjdzie pani z przyjacielem. Wolałabym, żeby jak najmniej osób wiedziało o ucieczce Alberta, ale skoro pani mu ufa... Jak nikomu innemu. Łowcy dali o sobie znać? Odkąd napadli mojego sługę na rynku, nie. Wszystko ucichło. Ale jeden ze strażników, którego udało mi się przekupić, powiedział, że coraz więcej mówi się o Albercie. A skąd w ogóle straż dowiedziała się, że pani syn zajmuje się alchemią? Cóż, niestety nie mogę ręczyć. Czy to sam Albert nie pochwalił się komuś jakimś eksperymentem? Jest bardzo beztroski. Całkiem jak jego ojciec. Miły to był człowiek, ale przygłupi. Pożarł go krabopająk. Nie wiem, czy słyszeliście. Musiał dużo podróżować. A skąd? Próbował je hodować. Może powinnam się cieszyć, że Albert znalazł sobie tak bezpieczne zajęcie jak alchemia? Chodźmy po Alberta. Gdzie teraz jest? Zabawia gości. Na przyjęciach zawsze wszędzie go pełno, więc nie chciałam, żeby ktoś nabrał podejrzeń. Kiedy będzie mógł wyjść?
Musimy poczekać, aż goście wypiją tyle, by zauważali już tylko tace z pełnymi kielichami. To nie potrwa długo. Pani syn jest gotowy do drogi? Będziemy musieli działać szybko. Tak, dopilnowałam wszystkiego. Gdzie go zabierzecie? Lepiej, żeby nie znała pani szczegółów. Będzie bezpieczny, obiecuję. Ale... Proszę zdać się na mnie. Nie pierwszy raz to robię. Wiem i dziękuję. Jak go rozpoznamy? Nosi maskę pantery. Wie, że po niego przyjedziecie i jest bardzo podekscytowany. Obawiam się, że nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jak mówiłam, nie jest zbyt bystry. Proszę się nie martwić. Doskonale się odnajdzie w towarzystwie niektórych czarodziejów. Geralt! Pójdziemy go poszukać. Będę czekać na wieści. Chodźmy poszukać Alberta. Zachowuj się byle jak, ale się zachowuj. Matko, co za potworzystwo! W loży mają coś takiego. Proszę nie słuchać tych demagogów. To wbrew naturze! Czy straż świątynna wie, co się tam wyprawia? Wspaniały człowiek bez dwóch zdań. Pochłonię go jak wrog na zdrowia. Znowu u tej dziwki ratował! Pamiętasz, że... Czas inwestować w projekty. W ładną pogodę można z murów dojrzeć chorągień. Duszno. Ja nie jestem byle kto! Jestem hrabia! Mrao! Widziałeś tego w obcisłym kaftanie? Tego, co przyszedł. Mój mąż z zawodu jest dyrektorem. A wtedy jak nie kuknie! Znowu się kobiet spóźnił. I co? Nic! Oczywiście zdążyłem uskoczyć. Wiem, że zawsze tylko niestronnie, ale nie ma lepszych psów gończych niż nasz. Chemia to niebezpieczne. Wyglądają groźnie. Są świetnie wypracowane. Nawet nie pisnął bez mojego pozwolenia. Siad! Jakby do cyrku złapać i ludziom pokazywać. Kapitał można zbić! Tak, mistrzu? Stosu się nie boisz? Tak? Pogonię go jak pragnę zdrowia. Znowu u tej dziwki ratował! Albert Wegelbud? Nie! Jestem czarną panterą! Och, panie hrabio! Przysyła nas twoja matka, pantero. Och, czyli pani jest... Tak. Kiedy możemy opuścić posiadłość? No, matka mówiła, że lepiej poczekać, aż wszyscy więcej wypiją. Poza tym później będą fajerwerki, to odwróci uwagę. Kiedy się zaczną, wymknę się do ogrodu. Spotkajmy się w labiryncie. Będziemy tam na ciebie czekać. Dobrze, ale najpierw koniecznie spróbujcie tego różowego fiorano. Koniecznie. Mam nadzieję, że Albert nie zapomni, po co zorganizowali to przyjęcie. Może poczekamy w ogrodzie? Widziałam tam taki miły zakątek. Pogonię go jak pragnę. Okres głodu i wojny są ogrodzie, tak też sposób społeczeństwo się... W ładną pogodę można z murów dojrzeć chorągi. Może usiądziemy tutaj? Ale się zaprawił. Co za ulga zdjąć maskę. Choćby tylko na chwilę. Będziemy mieć stąd dobry widok. I nawet jest wino. Tak strasznie dawno nie byłam na żadnym przyjęciu. To naprawdę miła odmiana po nowigradzkich kanałach. Czy to w takim razie dobry moment, żebym cię zapytał? Tak? O tego czarodzieja, którego tu spotkaliśmy. A, Amorice. Co chcesz wiedzieć? Skąd się znacie?
Geralt, wszyscy czarodzieje się znają. Niektórzy mają ponad 100 lat, a to sporo czasu na nawiązywanie znajomości. W takim razie kiedy go poznałaś? Na innym przyjęciu. Dawno temu. Podszedł do mnie i od razu zaproponował, że przeteleportuje nas w jakieś zaciszne miejsce. A ty odmówiłaś. Tak sądzisz? Uganiał się za mną potem jeszcze przez jakiś czas. Skąd się znacie? Geralt, wszystko... W takim razie kiedy go poznałaś? Na innym przyjęciu. Dawno... Wygląda mi na takiego. Tak? A mnie wtedy wydawał się słodki. Uganiał się za mną potem jeszcze przez... Miałem wrażenie, że nie przepada za tobą. Myślę, że chętnie widziałby mnie w roli swojej podopiecznej, nie przywódczyni. Ale to ty organizujesz ucieczkę czarodziejów z Nowigradu. Czasami naprawdę nie wiem, jak udało mi się zebrać ich wszystkich. Po prostu masz charyzmę. Naprawdę tak myślisz? Pewnie. Ani się obejrzysz, jak będą o tobie mówić żelazna Marigold. I mogłabyś jeszcze nosić opaskę na jednym oku. A ja przez chwilę myślałam, że mówisz szczerze. Oczywiście, że mówię szczerze. Patrz, nawet się nie zrumieniłem. Ktoś idzie. To Albert? Nie, po prostu jakiś zabłąkany gość. Pewnie szuka swojej towarzyszki. Jak w tej elfiej bajce o żabiej pliszce. Inchu, inchu, bak, brocha, pomalutku mała żabko. Cii, cii, chodźmy stąd. Mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko jak ja. Im szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. O nie. Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem, całkiem. Całkiem co? Całkiem gołe! Chodź, Geralt! Triss, czekaj! Geralt! Idziesz? A! Geralt! Tak, idziesz? Tak, nic nawet nie zauważył, że nas nie ma. Uważaj! Pani Marigold! Nareszcie! Przykro mi, że spotykamy się w tak wybitnie niesprzyjających okolicznościach. Dobrze powiedziane. Ale na pewno to nadrobimy. Muszę koniecznie pokazać pani moje receptury alchemiczne. Nikt cię nie śledził? Chyba nie. Na wszelki wypadek zamieńcie się maskami. My pójdziemy przodem, a Geralt chwilę po nas. W stajniach czekają na nas osiodłane konie. Dobrze, tam się spotkamy. Chowasz się?
Albert! Albercik, jesteś, ukochany! Tu jesteś! No to jak będzie z tym prywatnym pokazem? W innych okolicznościach dałbym z siebie wszystko. Oj, przepraszam, ja... Albert Fegelbud? Proszę się odsunąć, panienko. Tylko żadnych sztuczek, bo jeszcze siniaków sobie jaśnie panicz narobi. Nie sądzę. Już po tobie! Razem na niego! Już zaczynałam się martwić. Pojawiły się małe problemy. Łowcy? Idą tu? Nie, mam jeszcze trochę czasu. Ale proszę wysłać kogoś do ogrodu, żeby się nimi zajął. Dopilnuję tego, a wy się pośpieszcie. Wszystko gotowe? Tak. Odebrałam twoje miecze od strażnika, a Ingrid przekazała mi już pieniądze. Jest ich dużo więcej niż myślałam. Cieszę się, że mogłem pomóc ci je zdobyć. Przydadzą się, co? Wreszcie naprawdę mam szansę, żeby wyprowadzić wszystkich czarodziejów z miasta. Jeśli chciałbyś się pożegnać, wiesz, gdzie mnie szukać. Pożegnać? A w sprawie tego przy fontannie, nie powinniśmy. Wiem, że to przeze mnie. Wino uderzyło mi do głowy. Przepraszam. Triss, nie przepraszaj. Pani Marigold? Musimy już iść. Wiem. Uważajcie na siebie. Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą, dyfetyzm i dyzercji. Kurwa rzecz! Zaraz się zatrujesz.
To okręt jego królewskiej mości Radowida V, króla Redanii. Czego tu szuka? Chce się widzieć. Skoro tak, to chodź za mną, tylko bez gwałtu. Wiedźminie, jakieś postępy? Znalazłeś Eichhardt? Rzeczywiście ukrywała się tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale niestety, a może stety, przyjechałem za późno. W kryjówce wybuchł pożar. Prawdopodobnie spłonęła. Koniec godny, czarownicy. Masz jakieś dowody? Nie, ale mogę dać słowo. Słowo? Możesz dać słowo? Wybacz, ale w słowa to właśnie Eichhardt nauczyła mnie wątpić. Zatem nie mamy o czym rozmawiać. Żegnam. Gdzie leziesz? Kontaktem Wiedźmina w Felen był nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał incognito gdzieś w owej spustoszonej wojną krainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ciri. Geralt nie zdołał jednak dotrzeć do Hendrika. Wyprzedził go dziki gon. Na miejscu Wiedźmin znalazł tylko trupa agenta. Szczęśliwie upiorni jeźdźcy nie dotarli do jego notatek. Z ich lektury Wiedźmin dowiedział się, że Ciri gościła u lokalnego możnowładcy, barona, i zadarła z jakąś wiedźmą. Charakterni, co? Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą, dyfetyzm i dyzercję. Wracaj, skąd przyszedłeś. To okręt jego królewskiej mości Radowida V, króla Redanii. Czego tu szukasz? Chcę się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Eichhardt. Nie było jej tam, gdzie wskazał. O, wydaje mi się. Doprawdy? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Masz jakieś dowody? Nie, ale mogę dać słowo. Wybacz, ale w słowa... Niech żyje Radowid! Miej się na baczności, odmieńcze. Wiele wypiłem. Wczoraj znaleźli kolejnego trupa, wyssany do ostatniej kropelki. Została sama skóra i kości. Magią!
Nie wiedzą nic za mnie z odpowiedzialności. Czego tu? Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? A co z Filipą Eilhart? Masz jakieś wieści? Same dobre. To znaczy? Po tym jak... Myślałem, że... Byliśmy. Od szpieg... Tak naprawdę to jedno i to samo. Ta, tylko kiedyś robi... A teraz uznałem, że dość wysługiwania się... Pora na mnie. Ja mam... Ani grosza sobie nie zostawimy. A potem co? Dobrowolny trybut na rzecz Redanii albo... Albo ekspatriacja. Brak mi słów. Myślałam, że nie muszę być gorzej. Przeklęci łowcy czarownic. Zachowuj się, przybłędo. Tu Nowigrad. Twoja wichura. Nie pocisz się z tym żelastwem na plecach? Też chciałbyś zarobić, co? Au! Przecież zapłaciłam za cały miesiąc z góry. Tak, ale po starych stawkach. Teraz ryzyko większe, to i więcej... Nie mam już pieniędzy. Ale macie co innego, panienko. Dawaj naszyjnik i wynoś się stąd! Łapy precz, bo poucinam. Geralt, nie musisz. Ale chcę. Bierz swoje rzeczy i idziemy. Idźcie stąd, ale już! Gdybym potrzebowała pomocy, poprosiłabym o nią. Słucham? Masz do mnie pretensje? Pretensje? Nie. Ale należał im się ten naszyjnik. Oni naprawdę ryzykowali, dając mi schronienie. Martwiłem się o ciebie. W mieście roi się od łowców. Wiem. Wszystko już było gotowe. Mieliśmy odpływać, ale łowcy nas wyprzedzili. W ciągu jednej nocy zamknęli wszystkie bramy, postawili warty na każdym skrzyżowaniu. A potem zaczęli przeszukiwać miasto ulicę po ulicy, dom po domu. Zatrzymują każdego, kto wyda się podejrzany. Większość to prości ludzie, którzy mieli amulet z króliczej łapki czy koniczyny. Ale czasem znajdują też plugawych czarodziejów. Jak mogę ci pomóc? Wszystko się sypie. Sama już nie wiem, co robić. Powinnam jak najszybciej przeprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek. Ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. Bertolt i Anis. Kto to? Młoda para. On jest alchemikiem, miał praktykę w Złotym Mieście. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie, u których się ukrywali, donieśli straży. Widzisz? Moi gospodarze wcale nie byli tacy źli.
Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w Zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów. Ponoć prowadzą do samej przystani. Znam nowigradzkie kanały. Na łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, że będzie bezpiecznie. Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków, przetarł szlak dla reszty. I to szybko, bo łowcy lada chwila zwęszą nasz plan. Teraz już rozumiesz mój dylemat? Mhm. Pomóc wpierw dwójce ludzi i ryzykować ewakuację reszty. Czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć? Co mam zrobić, Geralt? Powinniśmy pomóc Anis i Bertoldowi. Spisać ich tak po prostu na straty to okrucieństwo. Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Czas ucieka. Prowadź. Gdzie jest ta kryjówka? Geralt, wracaj! Niedaleko na okrawkach. A teraz cii, Geralt. Nie możemy zwracać na siebie uwagi. Patrol. Nie mogą nas zauważyć. No? Bogaci piją! Kolakiem roczy dzień! Piję cię, ty! Myślisz, że nie daję ci rady? Z dwóch stron go obejdźcie! Bez butelki zimnej, żydniej wodki. Do wygódki. Tony, tak jak mówiłem, chęt do żony czarodziej i jego dziewczyna. Też para się magią. Dobra robota. Zabrać ich. Marigold. Trzeba było zaczynać. W porządku? Możecie iść? Tak. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Bertolt. Widziałaś, co się dzieje na ulicach? Złapią nas, nim dojdziemy do portu. Złapią i zabiją. Idziemy. Teraz. Idziemy. Dziękuję. Musimy dołączyć do reszty. Jak najszybciej. Szlak!
Stój! Słyszałeś? Wyglądasz znowu. Tam jest jeszcze dwoje! Braci! Sprawdzałaś te kanały pod zimorodkiem? Nie. Nie sądziłam, że będziemy musieli korzystać z tego przejścia. Pomyśleć, że jeszcze rok temu strażnicy kłaniali się czarodziejom na ulicach. Triss nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go...